Siemanko, z tej strony Dziejuś. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj co? Dzisiaj odbieramy od Tomka Mercedesa. Także czekajcie, piechotą pójdziemy, bo to jest blisko, wiecie, nie będę potem się wracać po samochód. No i co, na samym początku zostawcie łapkę w górę. Napiszcie, no co chcecie w komentarzu sobie napiszcie, bo ostatnio zauważyłem, że jak był hashtag Tomeczek, to dużo waszych komentarzy poszło do sprawdzenia, nie opublikowane zostały. Także tam ręcznie je dodawałem, ale też pewnie z tego co widziałem, to kilka zostało, że ich nie wrzucałem. Także napiszcie cokolwiek w komentarzu. Pamiętajcie też o subskrypcji, o dzwoneczku. I co? Tomeczek! No. No żarty mu się zebrało. No to bramka mi nie działa. No co ty zamykasz? No. Dobra. To już nie zamykaj, zaraz będę wyjeżdżać tym. Co tam słychać? Cześć. Jak tam leci? Myślałem, że to ksiądz po kolei. Jak tam z żonką? Ty, już wszystko dobrze. No to i prawidłowo. Już wszystko dobrze, no się pogodziłem. A jak tam Mercedes? I tyle. No co? No już zrobiony, no już od kilku dni. No i super. Ale ty nie miał czasu, no to co? No ja wiesz. A to nie problem, że, że stoją tutaj. No kurwa, no nie ma problemu, ale 500 zł teraz dla mnie. No to dobra, to nie ma problemu. 500 zł dawaj jest. Ile? No to, że tu stoją. 500. No dobra, a za wszystko ile tam wyszło? Nie no, co ty chujałeś? To żaden problem, ja ani grosza nie wezmę za to. A za robociznę, za ten? A nie, no to za to tam chuj tam za darmo był. Nie, no to nie. Dużo roboty nie. Nie. Nie, chuja, od ciebie pieniędzy nie będę brał. Masz, czekaj. Ile nie. Bo, masz 300. Nie. Bierz to. Nie. Tomek, bo się pogniewam. Nie ma mowy. Pogniewam się. Nie, to kurwa, to połowę daj, 150. Ale 300 nie gdzie już. Kurwa, no. Dobra, no, nie. Po drzwi ci wrzuciłem, chodź. Chodź, kurwa, no. No ale ci chodź. Mówię, no, nie trzeba, bo to dużo roboty. Nie marudź, nie marudź, Tomaszek, nie marudź. I było dużo roboty, słuchaj. A ogólnie co tam u ciebie, jak tam leci? Dobrze. Jakoś powolutku, ale to. No i prawidłowo, no. U ciebie? Duże roboty teraz? No, wiesz co, teraz w tym tygodniu dużo naprawdę. Jeszcze mamy jeszcze kurwa klienta, gdzieś ma no. Przyjechać. Cały silnik roboty. Celutki? No, kurwa. A kurde. Nie wiem, czy ja dojdę do tego, co tam trzeba zrobić. Oj, to dzisiaj wieczorem posiedzę, a u ciebie co zwykać? No po staremu, no to wypożyczalnia cały czas jest. Tam się wypożyczają te samochody. Myślę, żeby dokupić no. Kolejny, jakiś, tylko jakiś może sportowy, jakiś taki, wiesz, inny, żeby rozbudować to. No pewnie, że tak, pewnie, że tak. No to myślałem nad jakąś sportówką, jakiś tańszy. No, Mustang czy Mustang, no zobaczymy. Czy jakieś Audi no. RS3, bo to też nie jest raczej drogie, czy a jakieś... nie, Audi, kurwa, takie gówno. Czy jakoś BMW-kę. O, inaczej, no, BMW-ka no. Lepsza. No, ale wiesz, trzeba to cały czas ten biznes rozwijać, żeby to się tak. Dobrze kręciło. No, oczywiście, no to trzeba cały czas tam jakoś, wiesz, rozwijać, żeby w miejscu nie stało. No tak, no trzeba to, wiesz, inwestować we wszystko, a poza tym to w porządku wszystko raczej. Na łódkę pijesz? Nie. Nie? Nie, co ty. Teraz no. Mniej tych filmów nagrywam, bo to dużo roboty jest. To wiesz. No ja cię no. Rozumiem. Ja Mercedesa zrobiłem i zaraz kurwa tak samo mam robotę. A, to może nie będę ci przeszkadzać, co? Znaczy, wiesz co, nie przeszkadzasz, no. Ale ja niedługo muszę lecieć, wiesz? No dobra, a w sobotę na grilla byś wpadł do mnie? A, czy pogoda ładniejsza, to można w dzień coś posiedzieć sobie, nie? A pewnie, a jak będziesz chciał, jak mnie zaprosisz, to ja przyjdę. No i dobra, to ugadanie, jeszcze tam ci znać, co, jak... Ale tutaj... masz? Mam. Powiedz, ja na sucho nie będę siedział. Ja wiem, co ty lubisz, Tomeczek, ja mam wszystko. No to dobrze. To co, dobra, nie będę ci głowy zawracać, dziękuję, że go zrobiłeś. Znaczy, no. Wiesz, poczekaj. No. Ty,
Kurwa, ja cię nie wganiam. No. Ale... bo ja muszę lecieć zaraz. Dobra. Dobra, Tomek, trzymaj się. Do ja zobaczenia. Ja to później, jak chcesz, no. Bo ja cię nie wyganiam, ale... wiesz, nie, no rozumiem, dobra. Spokojnie, to trzymaj się. No. Do zobaczenia. No dobra, to cześć. Odpalałeś już go? Tak, tak, tak. Wszystko dobra. Było. O, zobaczcie, odpalamy Mercedesa. To zapłaciłem Tomeczkowi, nie chciał pieniędzy, no to co, za darmo nie będzie robić, nie? Także dałem mu, nie chciał nic rzucić, dałem mu 300, mówi, że dużo roboty nie było. No wiecie, lepsze 300 niż nic, nie? Także dobra, wyjeżdżamy, nic nie jedzie, nic nie jedzie. No i w końcu będziemy Mercedes w trasę ruszyć, nie? Bo to już była lipa. Już stał tyle czasu, no, też nie miałem kiedy go odebrać, a nikogo nie wysyłałem. Także wiecie, tutaj man stoi, bo aktualnie man w żadnych tras tu nie robił. A co do Mercedesa, to już mam ogarniętą przyczepę. Także, o dobra, gasimy. Także będę już ją kupować. Pewnie już tego odcinka nie będę nagrywać to raczej nic ciekawego, nie? W przyszłości pewnie też kolejny zestaw będę dokupować. No bo to wiecie, trzeba... Co to policja pycha? Trzeba... rozwijać się, nie? Gdzie ta policja jedzie tu? To na dotamka pycha? Czekajcie. To wejdę w krzaki. Muszę sobie gdzieś... Co to Tomek? Czekajcie. Co to kur... Co jest? O kurde, rusza. Dobra, czekajcie, tu się schowam. To Tomek wsiadał, z tego co ja widziałem. Nie no, cholera. Tomek miał jakieś problemy, czy jak? U, jedzie. Dobra. Nie no, Tomek wsiadał do... Ktoś dzwonił po niego, on wsiadał do radiowozu. Nie podoba mi się to, czekajcie. Ja wsiadam do BM-ki, pojedziemy. Ale wtedy też co tam odrzucałem na komisariat przecież. Czy mam jakieś problemy z policją, czy... Podmówisz do roboty. Czy Tomek jest policjantem? No ale raczej nie wydaje mi się, żeby Tomek był policjantem, no bo... No bo jak, on tu te samochody robi. Chyba, że po godzinach, no. Po godzinach, no ale... Raczej... Tego Tomku nie powiedział, że on był policjantem. No czekajcie, dobra. Pojedziemy, zobaczymy, nie? Ja widziałem jak Tomek tam... Dobra, trochę dalej. Jak Tomek wsiadł do tej radiowozu. Ja pierdzielę. Tam przez te krzaki dużo też nie było widać, to ciężko mi... Ciężko mi stwierdzić, zobaczymy. Zobaczymy co... Co tam się stanie, czy... Czy ktoś po Tomka przyjedzie, czy jak? Bo to wiecie, może jakieś problemy, ma poważny Tomek. To pewnie z nim po... Wiecie, porozmawiam jak... Jak się spotkamy, no bo to nie ma żartów. No z policją też miałem nieprzyjemną sytuację. Jarek teraz też, znaczy nie teraz, ale wiecie. Też nieprzyjemną sytuację miał, kurde, żebym mnie tam nie widział tylko. On na pace siedzi, czy on siedzi z przodu? Ja nie widziałem, bo cofnę się trochę. Gdzie ten radiowóz jedzie? Wiecie co, ja tu jadę do boku, tak? Żeby do rowu nie wpaść. Z ukrycia nagramy, z ukrycia. Z ukrycia, zobaczcie tam. Czekajcie. Co to tam jest? Wchodzi Tomek. Do komisariatu Tomek wszedł. Dobra, czekajcie. Muszę BM-kę gdzieś postawić, wiecie, z boku, żeby... No bo tak tutaj nie może stać. Ja muszę przeparkować. To ja do tyłu podjadę. Tutaj wykręcę się tutaj. Wykręcę, dobra, żeby do rowu nie wpaść. Postawię BM-kę. Tutaj. O kurde, to jest rów duży. Albo nie, inaczej zrobię. Ja ją tu za krzakami postawię. O, kurde. Dobra. Na awaryjnych, dobra.
Ja tutaj wam przybliżę na tej kamerze, żeby było widać kłótnę może w ogóle. No i będziemy patrzeć na tę komendę. Co tam się dzieje? Dobra, to przez krzaki. Raczej wszystko powinno być widać. Radewus odjeżdża. Z tej odległości to ja nawet nie widzę, czy ktoś tam... Czekajcie. Gdzie on jedzie? Tam pojechał. Dobra. Palamy BMK, jedziemy. Zobaczymy, czy to Tomek jest policjantem, czy o co ty chodzi, czy on jest na komendzie. Teraz właśnie lipa, bo nie wiadomo, nie widziałem, czy ktoś wychodził, czy nie, tylko widziałem, że radiowóz odjeżdżał. Dobra, jedziemy. Postaram się go dogonić, ale raczej powinienem, tu był w podłodze. Jest, dobra, jest radiowóz, zobaczcie, przybliżę wam. Jedzie przed nami. O co chodzi? Może wysiądzie tam, to wtedy zobaczymy. Zobaczymy, kto to. O kurde, skręca. Skręca. To my musimy gdzieś tu wjechać. Dobra, wiecie co? Zrobię taki myk. O. Tu wjadę. W podwórkę do kogoś. Się nie powinien nikt obrazić. Dobra. Dobra, ja wybiegam szybko. Zobaczę, czy to był Tomek, czy nie. Jakiś byłem detektywem, kiedyś byłem. To ja się znam się na robocie. Jest Tomek! W radiowozie. Znaczy, radiowozem. Zobaczcie! Tomek! Ale tutaj... nikogo więcej nie ma oprócz Tomka. Wsiadł jako kierowca. Ja pierdzi... Tomek jest... Odjeżdża, Tomek jest policjantem. Szybko do samochodu. O, dobra. Dobra, uciekamy. Tomek jest policjantem, widzowie. Nie no. Ja pierdzielę. No tego się dość nie spodziewałem. Wiecie, ja siedziałem w więzieniu. Tam nigdzie Tomka nie widziałem. Znaczy Tomek nic mi nie powiedział. Raczej powinien wiedzieć o tym, że policja na mnie poluje i chce mnie zatrzymać. Mi wstać do więzienia. I Tomek nic mi o tym nie powiedział. No raczej jako kolega to wypadałoby, nie? Może nie będę o tym rozmawiać z nim. Poczekamy, zobaczymy, jak ta sprawa się rozwinie. Coś tutaj kurczę się w kamerce. No powiecie, postawcie się na moim miejscu, mam kolegę. Ja nic nie wiem, nigdy nic nie mówisz, jest policjantem. Ja nagle, wiecie, bez powodu trafię do pierdla. No to nie wiem, co mam o tym myśleć, napiszcie w komentarzu. Napiszcie w komentarzu, czy to Tomek jest policjantem, ale to on tam stał, bo ja widziałem. No, nic mi wtedy nie powiedział, że na mnie poluje, że chce mnie do więzienia wsadzić z jakieś pomówienia. No rozumiem, że to jest jego praca, no ale też powinien, tak wiecie, takiej mądrości życiowej. Tak po koleżeńsku, no. No nie wiem, co o tym myśleć. No zobaczymy, co tam jeszcze. Uda nam się, może coś się właśnie uda wytropić. Taką nadzieję. O, czekajcie, na kamerce jest przybliżone. Dobra, ja dziękuję wam za odcinek. Pamiętajcie, łapce w górę, subskrypcji, dzwoneczku. I co, zachęcam również was do wspierania kanału, bo mamy kilku wspierających, których pozdrawiam co odcinek. I są to, już wam mówię, Agro Koledzy, Drifter699 Gry, Władysława Lusnia, Maria Babiarczyk, Franz Smurf, Michał Wrzosek, Miłosz Baran, Kacper Dul, Motomarek, Damian oraz X, Wiki X. Dziękuję wam serdecznie za wspieranie kanału. Zachęcam wszystkich. Może nie zachęcam, bo to wiecie, to jednak jest płatna opcja. Ale przypominam, że jest taka opcja. Jest to w pełni dobrowolne. Ja tu nikogo nie zmuszam, nie namawiam, bo to wiecie, tak głupio. No i co, dziękuję za odcineczek. I trzymajcie się. Cześć!